Proszę zwrócić na dwie uwagi, na wstępie uwagę na dwie daty. 23. Wtedy zaczęła się realizacja decyzji ku cyfrowej dekadzie, a 2030 to jest ta data, której chcieliśmy zdążyć wykonać wszystkie cele, jakie z tą decyzją są związane. Dzisiejszą prezentację chciałbym w całości poświęcić wyposażeniu w inteligencję, czyli w zdolność do myślenia maszynowego lokalnych sieci energetycznych, dlatego że są one po pierwsze punktem wyjścia, warunkiem niezbędnym do uruchomienia, jeżeli chcemy rozpocząć marsz w kierunku sieciowej gospodarki o obiegu zamkniętym i w ten sposób rozpocząć, czy też włączyć się w proces zmiany ustrojów, bo w wszystkich krajach Unii Europejskiej mamy różne ustroje, wbrew pozorom. W ten proces, żeby się mogli włączyć, potrzebujemy wykonać te dwa ruchy i wreszcie, co dla mnie jest najważniejsze, jeżeli tego nie zrobimy, to nie zabierzemy się na pociąg zmian, który w Europie bardzo poważnie ruszył. Zacznę od tej cyfrowej, sieciowej gospodarki. Otóż to, co Państwo fizycznie widzą, to to, że w procesie produkcji, tej fizycznej procesie produkcji następuje pewne zmniejszenie średniego rozmiaru zakładu produkcyjnego. Natomiast nie należy z tego wyciągać wniosku, że przestaje działać ekonomia skali. Ona po prostu w gospodarce cyfrowej działa nadal, tylko działa inaczej. Po to, żeby rozumieć, jak działa ta ekonomia skali, trzeba spojrzeć na schemat, który się w tej chwili wyłania z obserwacji zmian dziejących się w gospodarce. Więc po pierwsze, produkcja przechodzi na poziom lokalny ze względu na wiele czynników infrastrukturalnych oraz możliwość korzystania z cyfryzacji. Takim najważniejszym czynnikiem infrastrukturalnym jest fakt, że zakłady przemysłowe muszą się przybliżyć do najważniejszego zasobu przyszłego przemysłu, mianowicie do miejsca, gdzie jest produkowana energia. Dlatego fizyczność produkcji energii i usług i towarów będzie lokalizowana i będzie wyprowadzana kiedyś nazywane prowincją. I teraz ja nazywam do sieci lokalnych. To jest to miejsce również, w którym będziemy zbierać dane. Dane będą służyły zarówno do sterowania tymi maszynami, które działają w procesie realnej, fizycznej produkcji i realizacji usług, ale również będą kierowane jako informacje do centrów danych. I dlatego te 1000 centrów danych, które są w programie Izby, które rekomendujemy panu premierowi jako fundamentalna sprawa, są po to, żeby zmniejszyć odległość fizyczną między miejscami fizycznej produkcji a miejscami, gdzie będzie ta produkcja zarządzana. Te centra danych, których potrzebujemy mniej więcej 3 na gminę, mniej więcej, dlatego oznaczyliśmy tą liczbę jako 1000, są również miejscem kolekcji i syntezy informacji niezbędnych do koncentrujących się ośrodków generacji wiedzy, czyli są to miejsca uniwersyteckie, instytucje, gdzie są wytwarzane koncepcje nowych produktów, generowana jest wiedza i kierowana jest z powrotem do warstwy lokalnej i do zarządzania. Wspomniałem o tej ekonomii skali. Państwo doskonale wiecie, jak wyglądała ekonomia skali i były czynniki ekonomii skali funkcjonowały w gospodarce węzłowej. W związku z czym nie będę tego omawiał. Proszę sobie zwrócić uwagę, tylko dla porównania to daję. Zresztą planuję potem jeszcze wykonać wersję taką pisemną, rozszerzoną tej prezentacji i przekazać również do ministerstwa. Natomiast zwracam uwagę na czynniki nowe. Mianowicie, po pierwsze, sieciowość, czyli rozwój sieci cyfrowych, zastępuje bliskość fizyczną, a jednocześnie pozwala na delokalizację zakładów w celu zmniejszenia materialnych kosztów zasobów. I tu jest oczywiście wiele tych czynników. Nie ma chyba sensu, żebym w tej chwili Państwu to mówił, bo w większości jesteście tutaj tego w pełni świadomi. Ale chcę zwrócić uwagę na rzecz, która właśnie uległa zahamowaniu, mianowicie procesowi integracji horyzontalnej. Ten proces u nas jest hamowany poprzez bariery prawne. Mamy kłopoty z integracją między przedsiębiorstwami ich modeli biznesowych z przyczyn prawnych. To jest pierwsza rzecz. I ostatnia, w związku z tymi wszystkimi pośrodku, mamy problem z budową łańcuchów obrotu materią. My nie zbieramy danych niezbędnych do racjonalizacji zarządzania kosztami w całym cyklu obiegu materii. A to jest warunek
uzyskania większej efektywności większej efektywności gospodarczej. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Mianowicie istotnym elementem tej produkcji jest produkcja energii. Przy czym ta produkcja energii już nie będzie robiona tylko i wyłącznie w systemie, który powstał jako system militarny na całym świecie. Kiedyś Brytyjczycy nawet powiedzieli, że muszą dokonać demilitaryzacji sieci energetycznych. To się dzieje za wolno. W Polsce też nie następuje prywatyzacja i demilitaryzacja sieci energetycznych. W każdym razie dlatego podkreślamy, że ten czynnik jest chyba najważniejszy, żeby produkcja energii elektrycznej i bilansowanie, czyli równoważenie popytu i podaży odbyło się za pomocą obciążenia, a zatem przy czynnym układzie zakładów przemysłowych. Tylko w ten sposób możemy obniżyć koszty funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. A zatem pokazałem, jak funkcjonuje gospodarka sieciowa, na czym polega jej struktura i że kieruje się ekonomią skali. Głównym wyznacznikiem jest efektywność ekonomiczna. Teraz chcę zwrócić na rzecz następującą. Mianowicie już sygnalizowałem, że prawo nie przystaje do potrzeb przemysłu. A zatem ta sieciowa gospodarka o obiegu zamkniętym to jest pewna koncepcja nowego prawa gospodarczego, bo ciągle mam nadzieję, że ta przemiana ustrojowa nastąpi w sposób ewolucyjny, to znaczy w procesie szybkiej zmiany prawa, a nie w wyniku dość nieprzyjemnych, gwałtownych ruchów społecznych. I jeśli dobrze się wczytać w Green Deal i zestaw dokumentów mu towarzyszących, a nie sobie myśleć o haśle, to zauważymy, że Green Deal jest koncepcją zwiększania konkurencyjności opartą na wykorzystaniu wszystkich zasobów. Czyli Green Deal mówi tak, nie zbierajmy zasobów z zewnątrz i nie zwoźmy do siebie, tylko zorganizujmy gospodarkę, w której maksymalnie wykorzystamy lokalne zasoby, które mamy. Czyli jest to zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, zwiększenie bezpieczeństwa gospodarowania i nie jest to wcale proste pojęcie, bo cała filozofia dotychczas była inna. I narzędziami, które do tego służą, jest z pierwszej strony koncepcja bazowa, to znaczy którymi najpierw zasobami powinniśmy się szczególnie zająć, które są krytyczne. W Polsce mamy podstawowy problem z wykorzystaniem zasobów wiatru i słońca, jak wiecie. Z wodą też nie jest lepiej. Jak również zaczynamy mieć kłopoty z właściwym wykorzystaniem zasobów gleby. Niszczymy ją okrutnie przy pomocy pestycydów i herbicydów i nic nie wskazuje na to, żebyśmy ten proces zahamowali. Wróćmy do meritum sprawy. Mam nadzieję, że to jest jakby oczywiste, że to prowadzi do wzrostu konkurencyjności gospodarek, które przejdą na ten nowy system, ale oczywiście wymaga to nakładów. Teraz te nakłady będą tym mniejsze, im sensowniej będziemy do tego podchodzić. To, co się już stało, to znaczy nastąpiła cyfryzacja pojęciowa, to znaczy opracowano zestaw pakiet wiedzy i normy niezbędne do tego, żeby zacząć tworzyć cyfrowe obrazy produktów, pewnie każdy słyszał o Digital Product Passport, zasobów, Administration Asset Shells. To są te dwa narzędzia znormowane. Następnie zaczęliśmy tworzyć bliźniaki procesów i bliźniaki przedsiębiorstw. To jest bardzo duża bariera kompetencyjna, która została pokonana. Przy pomocy tych narzędzi można rozpocząć budowę modelu, który zaczyna się od koncepcji redukcji wszystkich szkodliwych emisji do poziomu zbliżonego do zera, ale celem ostatecznym działalności gospodarczej jest internalizacja kosztów, żeby każde przedsiębiorstwo, wystawiając cenę za swój produkt, miało w tej cenie wszystkie rzeczywiste koszty jego funkcjonowania. To trudne pojęcie i dopiero jak te dwa etapy przyswoimy sobie, to wtedy rzeczywiście zaczną działać porządnie czynniki zmiany ustroju gospodarczego. Wtedy nastąpi wzrost bezpieczeństwa systemów lokalnych i racjonalizacja gospodarowania zasobami w pełnym pojęciu tego słowa. Dlaczego cywilizacja ma z tym kłopot? Dlatego, że zwróćcie uwagę, tu jest zaimplementowana cyfryzacja, czyli technologia myślenia. Mam nadzieję, że każdy wie, prawda, że cyfryzacja miała dwóch ojców, Newmana i Turinga. Jeden myślał o maszynach myślących, a drugi kombinował, w jaki sposób w ogóle opracować technologię myślenia. Minęło 80 lat od tego, kiedy zaczęli, dokładnie 80, kiedy zaczęli nad tym pracować. 78, kiedy puścili pierwsze publikacje. I to ciągle o tym samym. Cyfryzacja to jest myślimy nad tym, jak zaimplementować technologię myślenia.
Zresztą tutaj siedząca pani minister Streżyńska prosiła mnie kiedyś, żebym wreszcie napisał jej raport, co to znaczy innowacyjna cyfryzacja. Chyba skupiłem się tylko na technologii myślenia, prawda? Dziękuję. Następnym problemem jest priorytetyzacja. Zgadzając się z tym, co powiedział pan premier, całkiem nieźle wygląda w stosunku do całej reszty nasza baza, jaką jest cyfryzacja. Całkiem nieźle. Mamy zasoby 5G niewykorzystane. Dlatego mamy zapóźnione 5G. Nie dlatego, że go nie mamy, tylko dlatego, że nie opłaca się inwestować, bo popyt na usługi generowane przez te sieci nie istnieje. Z innych powodów niż warstwa cyfrowa. Czyli mamy zahamowanie wykorzystania technologii myślenia ze względu na to, że od góry nie został otworzony zawór na pobieranie tej technologii. I po 12 latach prac nad tym, KIGATE-u i całego środowiska przemysłu cyfrowego, nie mamy najmniejszej wątpliwości, że blokada jest w problemie delokalizacji produkcji. A delokalizacja produkcji jest możliwa wtedy, kiedy odblokujemy lokalną energetykę. Czyli krótko mówiąc, czyli umożliwimy tam instalację przemysłowego internetu rzeczy i odnawialnych źródeł energii. Wtedy dopiero może ruszyć produkcja sieci produkcyjnych gospodarki 4.0, bo one dostaną na miejscu zasilanie i dostaną cyfryzację. Muszą dostać te centra danych. Bez tego ta produkcja nie może ruszyć w sposób opłacalny. Ja to jeszcze bardziej uproszczę. Jeżeli jakikolwiek przedsiębiorca, powiedzmy sobie mająca 300-500 osób firmę, ma przystąpić do inwestycji w cyfryzację, to nie może tylko zainwestować w system zarządzania jakością środowiska. On musi zainwestować w system cyfrowy, który będzie obsługiwał wszystkie systemy zarządzania jakością, łącznie z systemem przemysłowego internetu rzeczy, łącznie z łącznością innymi zakładami, bo inaczej to mu się po prostu nie spina, tak jak operatorom telekomunikacyjnym kiedyś nie spinało się inwestowanie w szerokopasmowe sieci, dopóki nie mogli świadczyć jednocześnie 3 czy 4 usług. To jest dokładnie ta sama sytuacja. Zakłady stoją przed tym samym problemem. Na priorytecie numer 1 położyłem również jeszcze jeden aspekt, mianowicie cyberobronę. Na poprzednim slajdzie, jak pokrywałem schemat, cały czas były pokazane elementy cyberobrony, zarówno tej fizycznej, jak i informatycznej. Nie będę się nad tym rozwijał, dlatego że ja mam wrażenie, że w warstwie rządowej świadomość konieczności wzmocnienia cyberobrony jest oczywista. Proszę zwrócić uwagę, że między warstwą 1, tym najwyższych priorytetów, a tym, co już mamy całkiem nieźle opanowane, jest po pierwsze po prostu jądro cyfrowe, ale są jeszcze dwa ważne aspekty związane z zarządzaniem zasobami. Z lewej strony zaznaczyłem miejsce, w której musimy zbierać, opracowywać i przekładać na wiedzę informacje o tym, jakie te zasoby mamy. Po to, żeby nimi dobrze zarządzać, musimy je zewidencjonować i temu służy. To nie jest wydumka biurokratyczna, temu ma służyć prawidłowo implementowalny system ESG. I zarobimy na nim, jeżeli będziemy go mądrze, zmyślenie implementować oraz będzie jedną wielką stratą, tak jak komputeryzacja w PRL-u. Po to, żeby wykonać tą warstwę środkową, oczywiście jest potrzebna górna warstwa, czego dowodem jest produkcja wodoru. Produkcja wodoru i koszt może spaść do 1,5 euro za 40 kWh. Policzcie, ile wtedy kosztuje kilowatogodzina. Ale jest jeden warunek. Mianowicie koszt energii lokalny musi spaść do 20 do 30 euro za megawatogodzinę. Jest to możliwe tylko poprzez implementację OZE. Bardzo ważną luką, kiedy mówimy o energetyce, jest luka technologii nuklearnych. Dla nikogo rozsądnie myślącego, posiadającego wiedzę inżynierską i techniczną na poziomie technologicznym, zintegrowanym, systemowym, nie ulega wątpliwości, że musimy wejść w technologie jądrowe. Ale gdybym dzisiaj powiedział elektronikom, słuchajcie, nie było w Polsce elektroniki, ale zacznijmy budować przyzwoite, dobrze sprawdzone fabryki produkcji, powiedzmy sobie, tranzystorów i jeszcze lepiej sprawdzonych lamp elektronowych. Czy byście się tym zachwycili? Okej. Macie z lewej strony i z prawej strony dwie wersje wejścia w technikę jądrową. Pierwsze, zacząć kupować
zupełnie nieprzystające do nowej struktury gospodarczej wielkie elektrownie jądrowe z blokami o mocy cieplnej tam ponad 3000 megawatów, co przychodzi mniej więcej na moc elektryczną powyżej 1000. I właściwie z tego nic potem dalej nie będzie nie wynikać, dlatego że do tego dojdą olbrzymie koszty związane z dostarczeniem tej energii z miejsca jej produkcji, czyli wielce scentralizowany system ma działać na rzecz bardzo rozpraszającego się systemu. Po drugie, ponieważ koszt jest absurdalny, co już słyszymy i pan premier również to słyszał, powstaje problem, to może zapłacimy to z podatków. Okej, możemy zapłacić to z podatków, rzeczywiście wtedy zniknie ta kwota powyżej 120 euro za megawattogodzinę, ale nie zniknie koszt pieniądza, na Boga. Nie zniknie. W związku z czym dobrze by było się zastanowić nad inną koncepcją, mianowicie innowacyjną. Innowacyjną, czyli lekko bardziej ryzykowną, prawda? Ale niezbędną do podjęcia. Nie ma innowacji bez ryzyka. Nasza propozycja jest tak, wejść w SMR-y bardziej intensywnie. Dlaczego? Bo już dzisiaj tworzą perspektywę ponad 2 razy tańszej energii. Po drugie, czas budowy pojedynczego gniazda, takiego dostosowanego do gminy, powiedzmy takiego bloku z tą mocą rzędu 100 megawatów mocy cieplnej, czyli mniej więcej 20 do 30 megawatów mocy elektrycznej. To tworzy możliwość korekcji błędów, bo szybko zbudujemy pierwsze, zobaczymy co źle, następne. Wejdziemy, dołączymy do liderów nowej technologii jądrowej. I jeszcze jeden ważny aspekt jest. Otwieramy sobie drogę do rozwoju po ścieżce krytycznej, bo celem ostatecznym jest produkcja mobilnych mikrośródeł. To jest to coś, czego pozostałe technologie nie dają. Nie wiem, czy Państwo zdają sprawę, że nawet nie mamy pomysłu na źródło energii o takiej gęstości objętościowej i wagowej, jak mały reaktor jądrowy. Nie ma alternatywy. A jeżeli nie mamy alternatywy, a w technologii potrzebujemy takie źródła o olbrzymiej gęstości wagowej i objętościowej, to musimy wejść do grona, jeżeli chcemy być nowoczesnym państwem, do grona państw, które posiadają umiejętność robienia takich źródeł. Co to znaczy? To znaczy, że dzisiaj to musimy opanować źródło, które się mieści na jednej ciężarówce, ale potem musimy się opanować źródło, które będzie mogło napędzać lokomotywę i tak dalej. To jest droga rozwoju, która jest bezalternatywa przy obecnym stanie rozwoju technologii. Zaznaczyłem wiele czynników, których już nie będę szczegółowo omawiał. Zwrócę uwagę, żeby usprawiedliwić polityków. Politycy są w pewnej pułapce i to musimy też rozumieć. Z jednej strony mają presję. Presja budowy wielkiej elektrowni to presja interesu ekonomicznego krajów nuklearnych. Ona jest silna, tych wielkich firm, ona jest silna. A z drugiej strony również widzimy pewną blokadę. To znaczy problemem nie jest sam koszt tego mikro czy małego reaktora, tylko niechęć do dzielenia się z tą technologią. I tu powinniśmy wykorzystać nasze sojusze, nasze wpływy i dążyć do tego, żeby dla nas ta technologia była dostępna, żebyśmy mogli dogonić w tym zakresie czołówkę. Pokażę Państwu jeszcze raz wykres, który kiedyś pokazałem. To jest wykres, który mówi, pokazuje pierwszą linię. Pierwsza linia górna to jest linia, która pokazuje, w jaki sposób będzie rosła zużycie i produkcja energii przy dotychczasowym scenariuszu. Czyli załóżmy, że nie będziemy realizować Zielonego Ładu i tego racjonalnego korzystania z zasobów. Oraz wariant drugi. Wariant, który jest górą czarnego pola. Spada i zużycie, i konsumpcja energii. Jak jest to możliwe? Poprzez wykorzystanie efektywne zasobów. Symulacja została przygotowana przez bardzo duży zespół profesora Jacobsona z Stanford University. Pracowali nad tym bardzo długo, zintegrowali bardzo wiele zasobów z całego świata. Jedna rzecz tutaj zasługuje na uwagę, mianowicie widzicie również zanik energetyki jądrowej w tym rysunku, dlatego że autorzy założyli, że nie będziemy rozwijać technologii, które zawierają górnictwo. Takie przyjęto ideologiczny warunek po to, żeby sprawdzić, czy w ogóle technicznie realizowalne i ekonomicznie opłacalne jest przejście w 100% na OZE. Odpowiedź brzmi tak, tylko że nie tylko ekonomia tym światem rządzi.
Mam nadzieję, że przekonałem Państwa co do jednego, mianowicie, że cywilizacja jest coraz bardziej skomplikowana. Czy jesteście w stanie sobie wyobrazić firmę? No, powiedzmy sobie, niedużą, no średnią, do 1000 osób, która jest bez oprogramowania klasy ERP, bez ISO 9000, 14000, 27000, zarządzania zasobami, zaawansowaną gospodarką materiałową i to wszystko cyfryzację. Jak długo by taka firma pociągnęła? Rok? Pół? A co by się stało z firmą, której to nagle wyłączyć te wszystkie systemy? Czy byliby w stanie zgromadzić zasoby ludzkie, które by utrzymały tą firmę na powierzchni? Mowy nie ma. Dlaczego? Bo zarządzanie nawet dużymi zespołami nie jest możliwe we współczesnej gospodarce. Ten świat jest tak skomplikowany. A zatem implementacja technologii myślenia jest konieczna. Dlatego rozwija się sztuczna inteligencja, bo wy, przedsiębiorcy, generujecie co roku coraz większy popyt na kolejne moduły z technologią myślenia, czyli z modułami AI. A cóż to one są? Każdy moduł AI jest pewną skompresowaną, ale i stratną wizją fragmentu rzeczywistości. Teraz pomyślmy przez chwilę o naszych politykach. Jakie narzędzia oni mają do podejmowania decyzji o makrosystemie, jakim jest państwo? Czy jest jakieś ministerstwo, które ma oprogramowanie klasy ERP? Już nie mówię o żeby zarządzania branżą. Czy ono ma oprogramowanie klasy ERP, żeby zarządzać ministerstwem? To jest moja pierwsza uwaga. Moja druga uwaga. Nie jest tak źle, że oni o tym nie myślą. Przeglądałem sobie wszystkie i znalazłem takie, które buduje agencję państwową, która buduje takie ERP. Jest to Narodowy Fundusz Zdrowia, pewnie nie wiecie. I w tym roku mają zamiar wdrożyć pod koniec tego roku ten fundusz, ale z jednym zastrzeżeniem, będzie zarządzał tylko samą administracją. Broń Boże, żeby zarządzał zasobami służby zdrowia. Na to nie liczcie. Generalnie rzecz biorąc, dlaczego ta technologia w administracji myślenia się nie przyjmuje? Bardzo prostego powodu, bo społeczeństwo generalnie nie kieruje się myśleniem. W związku z czym polityka też nie może się kierować myśleniem. I to jest ta bariera. Ona nie jest w polityce. Ona jest w społeczeństwie. Ona jest w nas. To tak, żebyśmy tak nie napadali tych polityków. Bardzo słusznie pan premier powiedział, że jesteśmy bardzo dobrze wyglądamy w zakresie cyfryzacji. Jak widzicie na wykresie DESI, my tak dobrze nie wyglądamy, bo jesteśmy czwarci od końca. Ale zwrócę uwagę na jedną rzecz, że trochę miał racji. Mianowicie, że po pierwsze usługi cyfrowe publiczne mamy bardzo dobrze rozwinięte i mamy spore sieci światłowodowe, ale brak synchronizacji. Natomiast to, co jest u nas fatalne, to jest przemysł i energetyka. Dlatego to zielone pole jest takie małe. Nie najlepiej jest z edukacją. I przede wszystkim przemysł odpowiada za to, że cyfryzacja wygląda tak kiepsko. Rozwiązaniem są sieci lokalne. Obywatelskie społeczności energetyczne znalazły się w prawie. To znaczy, że KeyGate jeszcze funkcjonuje. To znaczy, że nasza presja coś daje. Spółdzielnie są w prawie. Mają określone w prawie 4 obszary działalności. Mają jedną wadę. Powkładali mistrzowie od poprzedniego systemu różne blokady. Jako to na przykład, że spółdzielnia nie może mieć więcej niż 10 MW zainstalowanej mocy. Po co ktoś to wymyślił? Wszyscy wiedzą po co. Nie będę tego kontynuował. Pozwolę sobie na pokazanie ostatniego slajdu. Proszę Państwa, po to, żeby to wszystko się kręciło, czyli krótko mówiąc, żebyśmy ruszyli do przodu, najważniejszy jest nie tyle pośpiech w jednej konkretnej dziedzinie, ile synchronizm działań. Ja ten obrazek pokazałem po raz pierwszy, słuchajcie, 12 lat temu. Dokładnie w tym samym temacie. Minęło Holender 12 lat, pokazuję go znowu i on jest jeszcze bardziej aktualny niż wtedy. I to jest frustrujące, ale jest też pozytywa. Wiecie, kiedyś jak 12 lat temu to pokazywałem, to wszyscy się zastanawiali, cholera, o co mi chodzi. A dzisiaj generalnie rzecz biorąc widzę w oczach ludzi akceptację. I to jest ta wielka zmiana, na którą powinniśmy postawić i która jest podstawą do przyspieszenia rozwoju gospodarczego w Polsce. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam, że troszkę przedłużyłem.